W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Kościół stawia nam dziś przed oczami jedną z najtrudniejszych do zrozumienia prawd naszej wiary. Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Żaden człowiek nie zdoła tego do końca pojąć, aby wyjaśnić. Zostało nam to objawione przez samego Boga. Dlatego stajemy przed ołtarzem Pańskim z wielką pokorą i uznajmy Jego potęgę, prosząc, abyśmy przez udział w tej Eucharystii mogli zjednoczyć się z trójjedynym Bogiem. To właśnie od poszczególnych osób Trójcy Świętej uczymy się prawdziwej miłości. Rozpoczynając tę przenajświętszą Eucharystię, prośmy o miłosierdzie dla nas wszystkich. Panie Jezu, który objawiasz nam miłosierne oblicze Ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś swoje życie dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który posyłasz nam Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Wyjścia.
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan wstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed Jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jednomyślnie pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, Alleluja.
Z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Kochani, dzisiaj paradoksalnie, kiedy celebrujemy jedną z największych tajemnic naszej wiary, teksty biblijne liturgii słowa są bardzo krótkie. Ale i z nich chcemy wydobyć treści, które nam pomogą przybliżyć tajemnicę dnia dzisiejszego. W drugim czytaniu słyszymy pozdrowienie świętego Pawła. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I te słowa bardzo często słyszymy na początku Eucharystii i do nich właśnie chcemy teraz nawiązać. Tymi słowami, zauważcie, święty Paweł zaprasza nas, abyśmy weszli w te podobne relacje, jakie łączą poszczególne osoby Trójcy Przenajświętszej. Miłość, jedność i łaska. Rosyjski mnich, a zarazem święty Kościoła Prawosławnego Andrzej Rublow napisał wspaniałą ikonę pod tytułem Trójca Święta. Zachęcam was, aby teraz choćby i na komórce odnaleźć tę ikonę. Wystarczy wygooglować Trójca Święta Rublow. Dam wam trochę czasu, aby teraz właśnie to zrobić. Dlaczego to jest takie istotne? Bo ta ikona jest przepiękna, jest pełna symboli. Trójca Święta Rublow. Myślę, że niektórzy z was znaleźli już tę ikonę. Przyjrzyjmy się jej. Patrząc na tę ikonę, dostrzegamy stół i siedzących przy nim trzech aniołów. Środkowy anioł jest symbolem Syna Bożego. Kolor jego szat jest następujący. Czerwona suknia, niebieski płaszcz. Kolor niebieski symbolizuje człowieczeństwo. Widzimy go również u anioła siedzącego po prawej stronie ikony, symbolizującego Ducha Świętego. Jak również u anioła po lewej stronie, czyli u Boga Ojca. Kolor czerwony, kolor tuniki Syna Bożego, oznacza bóstwo. Prawa ręka Chrystusa jest bardzo duża. To niejako prawica Boża podtrzymująca człowieka i całe człowieczeństwo. Te dwa palce, dłoni symbolizują dwie natury Chrystusa i wskazują na kielich, czyli na ofiarę eucharystyczną. Chrystus pochylony jest w stronę Ojca, który znajduje się z lewej strony ikony. To początek i źródło wszystkiego.
Jego szata jest złota, świetlista to kolor oznaczający świętość Boga i Jego wierność. Syn w stronę Ojca, Ojciec w stronę Syna i Ducha Świętego. A Duch w kierunku Ojca i Syna. I w ten sposób, zauważcie, te postacie tworzą pewien krąg. A krąg to doskonałość, to pełnia. Prawy anioł symbolizujący Ducha Świętego ma niebieską tunikę i złoto-zieloną szatę na wierzchu. Zieleń oznacza stworzenie. Duch Święty, który unosi się nad ziemią i nad wodami od pierwszej chwili istnienia świata, niejako dopełnia stworzenia. On też całą swoją osobą wskazuje na Syna. Kochani, zauważcie, że przyglądając się tej ikonie Andrzeja Rublowa widzimy stół i trzech aniołów. Aniołowie zajmują trzy krawędzie stołu, jedna jest wolna. I ta wolna krawędź jest najbliższa nam, oglądającym tę ikonę. I ta krawędź jest dla człowieka. Bóg zaprasza człowieka do swego życia, do życia szczęśliwego. Chce, aby człowiek wszedł z nimi właśnie w relację. Jaką? Relację miłości. I zaproszenie to bycia z Bogiem jest skierowane do wszystkich i zawsze jest aktualne. Bóg wskazuje poprzez Chrystusa ścieżkę, która ma prowadzić do komunii osób boskich. To jest życie sakramentalne. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w przededniu powolnego otwierania naszych kościołów, musimy zapytać się o cel przykazań, sakramentów, czy też błogosławieństw. Przestrzeganie przykazań Bożych, korzystanie z sakramentów świętych, wcielenie w życie błogosławieństw ma nas prowadzić do Boga, do wejścia w Jego życie. Bo przecież Bóg chce naszego szczęścia. On chce nas ubóstwić. On chce, abyśmy właśnie doświadczyli tego, czego doświadczają poszczególne osoby Trójcy Przenajświętszej. W Kościele Świętej Trójcy przy Dwyżyn, gdzie jestem proboszczem, w prezbiterium nad ołtarzem głównym mamy inne przedstawienie tej samej prawdy. Jest to najczęstsze przedstawienie Trójcy Przenajświętszej, tak zwana Gloria. I patrząc na ten obraz, przy okazji zapraszam na Trójcowo, możemy zauważyć Boga Ojca trzymającego w ręku kulę ziemską. Jezusa Chrystusa widzimy siedzącego obok, a nad nimi jest Duch Święty w symbolu gołębia. Nad tymi postaciami w środku znajduje się postać Matki Przenajświętszej, która jest przedstawicielką stworzenia, która w tym momencie zostaje koronowana przez wszystkie osoby Trójcy Przenajświętszej. I znowu, te postacie zwrócone są w naszym kierunku i znowu możemy odnieść trafne i uzasadnione wrażenie, że Bóg zaprasza nas do swego życia, tak jak zaprosił Maryję, jedną z nas. Przecież ona jest stworzeniem. Chce, tak jak Matkę Przenajświętszą, Bóg przyozdobić koroną świętości. W ołtarzu głównym naszej świątyni znajduje się również tabernakulum, w którym przechowujemy Najświętszy Sakrament, czyli ciało Jezusa Chrystusa. I gdy patrzymy na to tabernakulum, przypominają nam się słowa Jezusa, który mówi: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A więc można by powiedzieć w dwóch słowach: ścieżka i cel. Przyjmowanie ciała Chrystusa ma sens, bo ma przybliżyć nas do celu, którym jest życie wieczne, czyli życie Boże. Wszystko, co potrzeba, to znać cel i drogę. Jeśli ją znamy,
mamy szansę, aby zająć miejsce przy stole wraz z poszczególnymi osobami Trójcy Przenajświętszej. To miejsce, które zajęła Matka Przenajświętsza na tym obrazie z Trójcowa. Ale to miejsce jest przygotowane dla mnie i dla Ciebie. A więc jeżeli będziesz każdego dnia wciąż na nowo poszukiwał drogi do Boga, jeżeli będziesz korzystał z sakramentów świętych, a już właśnie w tę uroczystość niektóre kościoły już przygotowane są na to, żeby otwierać je na nowo i zapraszać wszystkich wierzących, nie czekaj. Zacznij korzystać na nowo z sakramentów świętych, bo to jest źródło życia, źródło miłości. A właśnie o taką miłość chodzi Bogu, żebyśmy w ten sposób przybliżali się do Niego na to spotkanie. Niezależnie od tego, kiedy Pan nas zawezwie, On chce, byśmy nie zmarnowali żadnej chwili naszego życia. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga Ojca, który wierny jest przymierzu, jakie przez swojego Syna Jezusa Chrystusa zawarł z ludzkością, wznieśmy teraz nasze ufne błagania i prośby. Błagajmy za Kościołem Świętym, aby wsparty ingerencją Ducha Świętego nie lękał się wrogości współczesnego świata, ale z wiarą wyznawał, że Jezus jest jedynym Zbawicielem ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Błagajmy za naszym papieżem Franciszkiem, biskupami, prezbiterami i diakonami całego świata, aby tracąc życie dla Chrystusa, głosili miłość cierpliwą, łaskawą i miłosierną. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Błagajmy o pokój na świecie, w naszym mieście oraz naszych rodzinach, aby ludzie nie doświadczali agresji i mogli żyć spokojnie w swoich domach, żeby ugaszone zostały wszystkie wojny i konflikty, a sprawujący władzę służyli powierzonym im narodom w duchu prawdy i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Błagajmy za tymi, którzy odeszli z tego świata, aby wszystkie niewierności
i uchybienia ich doczesnego życia spłonęły w ogniu Bożego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Błagajmy za naszą wspólnotę, aby każdy z nas za sprawą uczestnictwa w świętej ofierze Chrystusa pokochał prawdziwie Mistrza i zawsze wypełniał tylko Jego wolę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, wysłuchaj prośby swojego ludu, który Cię błaga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módl się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia i przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Cokolwiek bowiem dzięki Twojemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając. Yeah.
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia do chwały. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Błażeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysyłaj łaskawie modlitwę zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz,
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za udział w tej mszy świętej z katedry Najświętszego Imienia Jezus z Chicago. Bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam, a w szczególności pozdrawiam Trójcowian, moich parafian. Dzisiaj przecież odpust na Trójcowie, a więc cieszymy się, że właśnie ta niedziela jest dniem, kiedy pomału otwierają się nasze świątynie. Bardzo proszę, sprawdźcie na stronach swoich parafii, czy one, czy wasze świątynie już są otwarte, bo to zależy też od waszej współpracy z proboszczem, czy wspólnota dana jest przygotowana do tego, aby na nowo móc zaprosić ludzi do udziału we mszach świętych. Myślę, że już niebawem te restrykcje będą coraz bardziej luzowane i za jakiś czas bez przeszkód będziemy mogli gromadzić się w naszych świątyniach. Tego życzymy sobie wszyscy i niech Trójca Przenajświętsza, Bóg, który jest obecny w trzech osobach, teraz nam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.